Czego jeszcze tam nie... Aha, tutaj. Pierścionek. Nie, i sztylet, to dla ciebie będzie. Magiczny sztylet kręgu 34-36. A nie widzę nawet. Masz tak, plus jeden do jednoręcznej. Aha, dobra, plus jeden, dwie bronie. Możliwy cios w plecy, atak od tyłu zadaje krytyczne obrażenia. Poziom 15, zręczność 13. I tak leci tu ciebie, no do kogo? Wow, masz tego. Masz taki czerwony pierścionek jeszcze. Masz tak, ale on jest na piątym. Dlatego... Pierścień wykorzystywacz, taki złoty z czerwonym rubinem. Przyznaje umiejętność dominacja tak, umysłu. Tak, tym widzę, no. Cudny. Też? Proszę. Tak. Właśnie, muszę dać w poli historia, a nie mogę, bo w biegłości niebojowej nie dostałam. No, każdy nie dostał. No właśnie, a czekam na to jak na zbawienie, prawdę mówiąc. Bo chciałam dać w perswazję i w, albo w poli historia, no. I nie mogę. Pa. Co tu z tym zrobić teraz? Tu zrobić? I tylko jeden! Właśnie! Jeden! Zręczność to co to było? Obecna taki... Aha, okej, okay, to tu damy jeden. No, słabo trochę. Kurczę, no. Teraz kogo tu mamy? Jaszczurzycę, ale co my mieliśmy z nią robić? Nie wiem, chyba też tego ten... ducha? Gdzie źródło ma. Ale ona od razu jest na czerwono. A ty punkcik masz, rondę. Tak. A present to cost you. You cannot see it, yet know it is there. It is in front of you, then behind, then finally within. To F5 było? Tak, było. You hear its whispers. The master must teach you, so that you may become a master in turn. And then it's gone. Musisz pobierać nauki od mistrzów, aby samej zostać mistrzynią, a potem znika. A, no mówił do złego. Czyli nie rozmawiamy z nią, nie? To jest punkt! Okej, ja bym tu została. O tak. Ja chyba na nią i fanem koczę. Then I shall teach your final lesson. Oh fuck. Whoa. Co to było? Oh shit. Ale popuściła? Cudowne. Ifan już prawie nie żyje. Nice. To się nazywa nawałnica strzał. Ładne. Okej, nie ma już fizycznego, więc ja spróbuję ją ten.
Atrofia, proszę. To ona nie była tyle co opętana, tylko ten. Była więziona tutaj, nie? A ty masz atrofię i zarzuciłeś, to ona i tak może uciec, nie? To jest wszystko, ale wszystkie umiejętności są związane z bronią. I fanem rzucę jej ten... tego kaczka ją... Jesteś Kalipsą? Tak, jestem. I co, jeszcze będzie tak, że jej nie widzę, no właśnie. Ściągnąłem się Borderlands. Co zrobiłeś? Mówię, że ściągnąłem się Borderlands 3. No proszę. Które? Sequel. Właśnie wyssała źródło. Co to? Mówiłam, że mi się połamał Clearomizer. Mówiłam, nie? Cichaj. Nerwuj się. Zalało mi. Zajebi. Takie... No bo mi zalało, no! To... Ojej, dobrze ci się kojarzy? Dobrze, dobrze, możesz tak robić częściej. Twoja tura. No i znowu jej nie widzę, no co wy robicie, że jej nie widzę, no? Ona się chowa. Czy ja mam coś? Nie, no nie mam, no to co się dzieje? Okej. Okay. Iwi fa na plecy. O tu Iwan. No nie, kurwa, harpia. Nie, kuźwa, harpia. Nice. Zajęta jestem, no.
zapomniałam, że jest zmęczona dzisiaj. Ej, wstałam, kurde, 5:20, czyli w sumie 4:20, prawda? Bo bierzmy pod uwagę, że dzisiaj było przesunięcie zegaru. I co? I to wszystko? Kurczę. Przeciążona jesteś, co ty to? Ej, coś mi tam nakładli. Czy ja chodzić nie mogę? Rękawicy mi wrzucili, już jestem przeciążona. Nosicie tyle kilogramów ze sobą. Ej, zobacz, czy wysyłam Iwanowi te rękawice, zobacz, czy nie są lepsze niż te, co ma. From stone to dust, from stone to dust. Ej, to by było na tyle. Dała nam dziewczynka, ale no dalej perswazy nie ma na kota. Kurczę, można coś zjeść, żeby dodało perswazji? Tak, chyba jest coś takiego. Czekaj, może... Spoko, ja pójdę i ten... Zesetuję się na tym na statku. Gasy w perswazji. Idę po punkty źródła, które w zasadzie nie są mi potrzebne, to ciekawe, nie? Bo nie używasz. No bo nie mam do czego użyć, no. Musisz mieć umiejętności z tym źródłem. O Jezu, no mam tylko błogosławieństwo. Ale musisz coś jeszcze mieć. Nie mam! No nie mam właśnie. No nie mam! Twoja postać musi mieć. Nie masz tej talczy czy czegoś takiego? Masz się wrócone. Zrodzone, no i mam zerwi i kajdany i do tego nie używam źródła. To, to zerwi i kajdany. No ale ja nie używam do tego źródła. Musisz. O, no dobra, używam. To powiem wam, że mi najmniej ciekawe wylosowało w sumie. Bo bardzo podobny jest ten spokój sumienia, czy tam jasny umysł, nie? Ale to nie losuje, to jest przypisane do postaci. No wiem. Kto ma żółtą piramidę? Ej, no faktycznie. No, a to nie Fine miał żółtą? Nie można się do niej. No właśnie chciałam się do niej tepnąć, a tu się nie udało. Gdzie jesteś? No, na statku pewnie. Kula i źródła na statku. Idę bez fazy. On dopiero przyszedł z tą kulą źródła, po którą ja go wysłałam? Nie, po którą ja go wysłałem, bo kula źródła... To, a tamto już zabrałeś? Nie, tylko jedną miał, więc chyba ty musisz z nim pogadać. A wysłałem go następną. Co to jest? Patrz, teraz... Kasowa do mnie przyleciała. Misie. Patrzcie, kasowa do mnie przyleciała. Ale... Na statku. O Jezu, na statku. Ja się chcę przenieść na statek. No. Zobaczcie, jaka sowa. On już... Ej, ja nie mogę się na statek przenieść. Musisz wyjść stamtąd, no, po drabinie. To jest sowa wojenna. No to miasto to jest cały... To jest zastrzeżony teren, czy co? Bo to jest ta sowa wojenna, co ja ją wyrzuciłam z wiadomością. Wysłali ją teraz do nas? Okej, gdzie to było? Wyspa Kwawężyca? Nie. To gdzie nie ma zastrzeżonego miejsca? A, kamienny ogród, dobra. Tylko oczywiście i fan się odłączył. Zdziwia mnie to, jak ja się tepię, on się odłącza, przyłącza. No bo jak jest odłączony, to się nie tepnie z tobą, jak jest podłączony, to się ale tepnie. Ale się tepnął ze mną, ale był ze mną, bo był podłączony i nagle się odczepił. O to mi chodzi. Dostałem wiadomość, że... No. Ogólnie to powinienem być tym księciem.
żebym się udał na bezwzględną wyspę i odszukał księżniczkę w świątyni, coś na Z. Zorlosa, czy coś takiego? A to inna niż czerwoną ta, księżniczkę oczywiście. No bo tamta była inna, no. Dobra, mam te zabawki dla kota i psa, zobaczymy. Dostanę F5. A jaki mamy rytuał odprawić? Ale to chyba... Co, już opuszczamy? Bo to chyba opuścimy, jak zaliczymy to zadanie z nią. No, ona chce, żeby rytuał odprawić. Nie pamiętam, jaki to rytuał był. No chyba znowu to samo, nie? Wejść ten dym z tym korzeniem i iść pogadać z bogami, tak jak za każdym razem. Dostanę F5? Dziękuję. Gadam z kotem i z psem. Dobrze. Nice. Opening the door, you see a selection. You explore the remaining ingredients, but you've already taken everything you. I co? Powiedziałeś, że pies bardziej i co na to kotka? Przez fazę inteligencję użyłem i wygrałem. Ale co? No, że jest piękna, że ona jest tylko piękna, a że nie ją kocha. Że on kocha tylko swoje bóstwo i tak. Więc tak czy siak pies wygrywa. To pies wygrywa. O, ja się nie pozwalałby mi schodzić tam, gdzie trzyma te kości. Już tam byliśmy. Co? Gdzieś, ale pod dywanem? To my nie byliśmy nigdzie pod byliśmy dywanem. Byliśmy tam, to jest właśnie tam, gdzie... Tam. No, to jest tam właśnie. Miało być kłoda z drewna? Mój chyba nie. Tam jest dywan, widzisz? To było pod dywanem. A, to jednak trzeba połączyć. Okej, gdzie jest piramidka i gdzie jest ta kalipsi? Boję się, że sprzedałam ten kurczę... No nie. Dobra, niech ktoś to połączy, co? To ja się sztachnę tym samym. Lucky find. Z czym to się łączyło? Okej. Okay. Z krwią, tak? A jeszcze do Yahara musimy wrócić przecież, zadanie oddać. Tak. I obudzić drzewo. Dobra, to ja to rzucam tutaj, nie? Chodźcie. No i najlepsze jest... Płonący posąg skrywał tajny włas. My nie weszliśmy do tego włazu jeszcze. To były właśnie te głazy tamten, bo te no to... posągi się paliły. Idziemy w... No to... O, panie, tu jest walka tutaj, panowie.
Zajmij się dziewczynką i kotem. U boku spętanej łańcuchami katatonicznej dziewczynki trwała jej nieumarła kotka. Guziczek. Tu jeszcze to zrobić? Misie? O tu... There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fades away. Przecież mówiłem ci, to tak. To ja mam chronić Amadię, tak? Ciekawe. Ta Amadia jest głupia. Czemu ona się tam do nich... Ja mam tutaj jednego wielkiego, a wy macie kilka? Nie. Pustkowy roz... dwóch. A dwóch, rozdzielacz. O kurde, jaki wielkie. Woda, powietrze, fizyczne, stopy. Wow. Odporność fizyczna 100%, nie? Tak, ciekawe to. Trzeba ich tutaj... Nie wiem czym. To chyba ta... Każda ta nasza bogini musi... to zabijać. Bo nie damy rady. Jedynie magicznymi, nie? Ale rzuca ognistymi. Zrobił, a duszenie. O fuck, ja zabiłem tu jednego i się zrobiła przeklęta naelektryzowana chmura krwi. Uh-huh. A. Ej, i nie mam źródła. Do mnie pomóż na... Z wami też gadaję. Ja zabiłam jednego. Bije się z ja drugim. Ja jednego też. Pan. Odblokowano osiągnięcie Wyspa Bogów. Ich zabiliście? Nie, jeszcze nie zabiłem, nie, bo ten na fizyczne
No jeden taki gruba z garbem, no to jest skubany tank, nie? Ja chyba muszę czekać na was, bo kończę z nią rozmowę, ona mi mówi, że muszę gdzieś iść i czekam. Co ja mam, broska? Coś mi się wydaje, że mamy innych, nie? W zależności od klasy. Już czekaj, patrzę. Nie, te same. Jedne są na odporność fizyczną, a drugie na magiczną. No, tylko że ja miałem na tyle dobrze, że ta moja bogini uderzała magicznie, czyli załatwiła tamtego. A fizyczne ma 100%, powietrze i woda. No, ty masz trochę lipę, no bo chyba ta twoja bogini też fizyczna. To jest on, tak, no, on też fizyczny. No to też nic nie zrobiła, ale... Za... Dobra, zrobiłem ich. Ledwo. Jednak wyszedłem stamtąd, nie? Shit. I jak wróciłem do tej, i aż wszyscy zniknę, to zabili ją. O, jest fajnie. I tutaj są pustkowce. O, fuck. No dobra. To czekaj, ja szybko kurwa ich fanem zrobię to tutaj, tą jego misję. Mów, kiedy będzie mój ruch w bitwie. Ronda, ok. Poczekam jeszcze na... Sabeel, you've come not a moment too soon. Wypocznij sobie od... A nie, jesteś. It's here. Even here. We must hurry now. We must race towards the well with all the determination of the eagle. Your prey lies on a far-off shore, at the heart of the Nameless Isle. It is a place no one can reach unless their soul becomes their compass. And you suddenly feel it, an unmistakable pull in a new and distant direction. W końcu uświadamiasz sobie z całą mocą, twoi towarzyszy staną się niebawem twoimi przeciwnikami. Tak, każdy będzie miał swojego boga. Powiedz mu, że nie porzucisz swoich towarzyszy, znajdziesz jakiś sposób, byście mogli współpracować. You must. The battle for divinity is about to begin in earnest. The other gods and their chosen... But I will be with you. I will guide you. Stand by you. I will watch as you drink from the wellspring and its source surges into you. Bonus. The void will be overcome, and you will be the god of gods. The end is nigh. Don't fail us now. To nie usunęło tego dziwa dymu, tak?
tym, co miało usunąć. Miało, nie miało. Nawet nie mam, jak się z tego tepnął. Płak. Ja go nie widzę. Tylko nie lecz czasem. Nie. A ciebie to ja nic nie mogę zrobić dla was. Krz. A te duchy walczą? Ona nie żyje! No nie. Tak, no przecież mówiłem. Ojej. Wszedłem tutaj. Ona był ten wierszyk, tak jak przeważnie był wcześniej. I kaput dostała cios w plecy. Jaki wierszyk? Nie, bo była na haju, także. Śmierć miała szybko. Time is now, Vayne. Ona do ciebie mówiła, Vayne. Tak, no. To ten pustkowiec do niego mówi? No. Vayne, coś czuję. Że ty jesteś w ogóle zakała, wiesz? Z nas wszystkich największa. No fajnie, super, nie? Tylko ja tu mam jeszcze Ifana. Your god told you there can be only one. He said you'll eventually need to turn on each other. The gods speak like petty tyrants. Let's not cut each other's throats in their name, but stand by each other in our own. This problem tore the Seven apart. But perhaps it can bring us together. I say all for one and one for at most three others. I've use for neither gods nor men. I myself am the island that is my destination. You a mere port along the way I tolerate for the time. Kuś wam bullshit, z czego ja mam go widzieć? Proszę, nie krępuj się. Czemu nie weźmiesz od niej? Our shield speaks, Quercus! Prick up your phantom ear. No w biura chyba się zawiesiła, nic mi nie pomaga na. Może to jest jedno tylko jedna pogadanka na wyspach. Nie, to nie. Miała przy sobie 17 tysięcy. Voidworker! Damnable bloody void! Ile? 17 tysięcy, 18 szklanek. To ja jej sprzedawałem wszystko. Mówi o Kalipsu, żeby podniosła, co nie? I was dying anyway. The Magister's purging made certain of that. I should probably send the Void a thank you bouquet. At least they were efficient about it. No, ja pitole, ten cymbał nic nie robi, bo on ma tylko fizyczne obrażenia, ten bóg. She is immensely powerful, and she is on our side, but she will not be pleased about, well, my parting. She may ask you to honor an old bargain that I had struck with her. Do not accept. Her business is with me, and me alone. She glances at her body once more, a grim look on her face.
You need to go, Godwoken. But I have one last request. My last wish, as it were. I want a statue. Something modest. A simple piece of marble and gold on the steps of the cathedral, glaring out over Arx. Meister Siva's shoulders slump, a tired, melancholic grin on her muzzle. Oh, I would have liked to see that city again. Just once more. Give them hell, Godwoken. Możemy to dla niej zrobić. Czyli Cytadela jest na tej trzeciej wyspie, tak? Teraz załatwię ci wszystkie sprawy ze mną. Zobacz, jak usiadł. Junk. Iwan, tam się dalej bije, mówisz? No jak on nie ma nic magicznego, kuźwa, więc jak ja mam zabić tego... Ten Bóg nic nie robi kompletnie. Boże... Nie ma żadnych jakiegoś ognia, niczego. Tego niczego no już nie ma. Rzucam wszystko, co ma. Ale... Fizyczne... Co już nam tylko tutaj ta dziewczynka pozostała. A, jeszcze ten, Iwan. A Iwan był gdzie? Jahan. Jahan. Nie. Dobra, w końcu. O, hobbitą się włączy. Jakoś do niego ten tych... Tak. Już tam idę, będziesz mogła się do mnie... Jak ty za mną jesteś? Jak za tobą, ja nie przed tobą jestem. No, jest za moje plecy i już jesteś... No nie... Poczekamy na fajna, co? On ma nad głową, a jasny umysł. How fares the hunt, my friend? Co to był za doktor Thief? I met him once, during a soiree in Arx. Quite the eccentric is Dr. Deva. But then again... He looks you up and down. Aren't we all? He smiles brightly and pulls you in for a short, if warm, embrace. You've done me proud, Godwoken. Prouder than you could ever realize. I know how twisted the paths can get. How much more alluring the sunny glade than the rock-strewn hollows. But you know it's the darkest roads that lead to light. It will be my honor to teach you. The nature of my lesson, though, might be somewhat different from what you expect. I can deepen your bond with the source, but you must realize that this bond comes at a cost. All life, after all, sustains itself by consumption. Like the grass feeds the herd,
and the herd feeds the hunter. So you must feed, for instance, on... He waves a hand to the cage in demonstration. The very same. For the sum of source that flows through their festering flesh is more than enough to expand the sum that is yours. Nie można budzić, nie. Through demise, a chance of divinity. Okay. Are you ready? Jak nie? Then let us begin. Jahan's incantations befog your mind. All of you is thumping blood, pumping, pumping, pumping. Then, all you hear, then all that is screaming. From the cage to you, their blood in your ears, screaming. Silence. That is all. Their sons have set to serve a greater dawn. You were very powerful already. A master of the source. But I did not let this burst of power go to waste. It lies condensed on parchment for you to read and learn. He hands you a book, hot to the touch, a sparkle with sauce. My pleasure. And now that the lesson has ended, there is one more matter I would like to discuss. Oh, you see, the demon that you killed, the advocate, he had a master. No nie, czy to jest ten sam pan, co i mój? You might say the advocate compared to his master, like the pussycat compares to the tiger. It is now, don't you worry. I have no intention of sending you after this archdemon. There are few enough Godwoken as it stands for me to force them into any real danger. The one thing I would like you to do for me, though, is to return through the mist to the Isle of Blood. To będzie to drzewo teraz. And uncover there his name. A demon's true name is its weakness. Which is why it basks in being known by a thousand different aspects of its inmost self. But such dark magic was wrought upon Blood Moon Island that its inmost self must have been there in its true guise. Exposed so that it could wreak ultimate havoc. That is when its name must have been spoken. And when spoken, heard. Over there, among the blood, in the darkness of the ruins, amid the mangled dead, his name still rings, however faint. For once spoken, the echo of a demon's name never truly fades. Return to the island, Godwoken, and listen. Mm-hmm. It is a dark thing. To contemplate, may you walk. Okay. No dobra, to tu zrobimy zapis. To... Musimy wrócić tak na tę wyspę, po tę dziewczynkę, tak czy siak, i poznajcie mnie tego demona, prawda? To ja tylko powiem, bo my tam nie dało się z nim gadać, więc sprawdziłem. W archiwum trzeba pogadać z babką i w archiwum trzeba znaleźć to, jak się nazywa. No tak, demon, bo tam babka martwa leżała przecież. Prawda? A my nie włączyliśmy tej wizji, nie? Okej, okay. Dobra, mamy zapis, cięcie.